witam was w kolejnym odcinku mojego let's playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem lecieliśmy na interwencję i cały jeden pacan się uszkodził. Nie jestem z tego tytułu mocno zadowolony, ale no cóż. Już nie mam już miejsca na tych wszystkich pacanów, no ale okej. Dobra. Co my tam... ten... Teges. Sprzedać na pewno coś mogę. Zobaczmy. Ransacker launcherów, nie? Nie to, że mi źle w sumie, no ale wiadomo. No cóż, scrollujemy. Tego się obawiałem. Jeszcze jedna banda ciekawskich, a problem zasadniczo polega na tym, że wszyscy moi ludzie praktycznie są uszkodzeni. Co tu się działo? O, Cult of Sirius, powiadasz. Autotrans. No dobra. Zaczynamy kolejną misję w takim razie. I jestem w jeszcze gorszej ilości składów niż wcześniej. Dlatego to się może bardzo źle skończyć. To znaczy nie, w złym momencie jeszcze. Najpierw trzeba wszystkich przestawić na tryb agresywny i na biegi. Tak i save. Teraz dopiero start taktyka. To będzie kolejna misja, w której najprawdopodobniej będę musiał od groma save skamować, ponieważ... no ryzyko jest duże. Ryzyko jest bardzo duże. Tym bardziej, że to jest, prawda... apartamentowiec, a w apartamentowcach często... często niefajne przygody się dzieją. Więc Chippy się schowa tutaj. Schowa to cudzysłów intensywny bardzo. A teraz wy. Najgorzej, że jeden z was ma dużo tajemniców, a drugi mało. Więc oczekuję w pełni, że nie pójdzie to po mojej myśli. No ale przekonamy się niebawem, jak sądzę. Więc nie start tactical, tylko turn end. No i cóż, zobaczymy, co się stanie. Obcych jest trochę, nie za dużo, ale trochę. Cywilów też jest troszkę, słyszę. Teraz tak, byłoby rozsądnie, żebyście wy z mniejszą ilością tajemniców próbowali penetrować wnętrze. Bardzo nie lubię stać plecami do windy. Już wolę chyba tak stać jednak. Okej, Lesiu. Zajrzyj mi tu. Trochę mało fajnie. Mamy... jej! Udało się. Dobra. Zostałeś ty w takim razie. Jeszcze jeden? Kurna! Jest drugi ten! Z Brainsucker Launcherami zapewne. Dobra, to musisz się kryć w takim razie. Na niego na szczęście Brainsucker nie będzie działał, więc... tyle korzyści. Dobra. Wszyscy tutaj już są ruszeni? 30, 10 i... ty jeszcze jesteś nieruszony, to ty też idziesz tu. I będziesz wyglądał tu na wszelki wypadek. Turn end.
No dobra, póki co może być. Muszę grać dużo bardziej defensywnie niż wcześniej, bo... To się może źle skończyć wszystko. Tym bardziej, że wszystkie te pomieszczenia muszę obadać bez sensu, no ale... No cóż... Dobrze. Dobrze. No nie można raczej oczekiwać, że on byłby ostatnim, ale wiadomo. To tak, ziemowita wpuszczę też tutaj. I tylko wy dwaj tu zostaniecie. Wy będziecie szli do tego górnego razem z tam towarzystwem. Okej. Okay. Save. Póki co jest całkiem nieźle, wprawdzie kolejna osoba już jest uszkodzona. Shit, chyba właśnie Brainsucker popnął. Dobra, to skoro Brainsucker, to wy idziecie pierwsi. No jakbym zgadł. To się chwali. Lechum też miał promocję. No okej, okay. Udana misja, która dość szybko została wykonana. Wprawdzie z kolejnym uszkodzonym żołnierzem, co mnie nie cieszy mocno, ale mogło być gorzej. No dobra, pauza. I od razu idziemy do sprzedaży, na wszelki wypadek. Zobaczmy, czy nie mogę czegoś opchnąć. Nie powinienem móc, a... O, jednak mogę. Granat. Se opchnąłem. Brainsucker launchery na pewno też są do opchnięcia. No, artefakt... O, granat obcy, boomeroid tak zwany. To nie cieszy mnie to mocno. Bo to znaczy, że zaczynają... Zaczynają się trudne chwile. U mnie. Na hoverbike'a dalej mnie nie stać. No cóż, musimy zrobić save'a w takim razie. Zrobię save'a i kolejne przyspieszenie. O, badania skończone. Gestation period for a multiworm is approximately 2 days. Taka sytuacja. No dobra, to musicie łapać kolejny element. I to najprawdopodobniej będzie Anthropod już, jeśli dobrze... Nie, teraz jest Multiworm. Dobra. No to bierzcie się za Multiworma. Dobra, kolejny dzień. Zobaczmy. Skasał bez zmian na chwilę obecną, ale tutaj General Storesy już się skończyły. Więc... Alien Containment jeszcze wypadałoby to postawić. Znaczy... Alien Containment. Nie stać mnie. Okej. Okay. No to chyba scrollujemy. Nie mam innego wyjścia. Shit! No to trochę dupa. Nie mam... Dosłownie nic, żeby móc wysłać te statki. Będę musiał przyjąć to na klatę.
Jest niedobrze. Yep. To się bardzo źle skończy. No i kolejny hoverbike w dupie. Kolejne dwa w zasadzie hoverbike'i w dupie. Jest źle. Jest bardzo źle. Będę musiał kupić uzbrojenie dla tych dwóch. Słabo, bardzo słabo. Bardzo, bardzo słabo, bardzo źle. Potrzebuję więcej kasy na gwałt. Dobra, wszystkich wyleczonych ładujemy na mały rajd. Nie mam chyba innego wyjścia. No dobra. No to teraz tak. No nie mam wyjścia, będę musiał absolutnie rajdować, bo nie mam dość kasy. Więc jest słabo. Jak tam moje... O! Transstellar znowu jest unfriendly? Kurwa. No cóż, nie mam wyjścia. Rajdujemy. Aha, no, zły moment, no. Tactical start, trzeba wszystko przetagować. Słabo, że mam broń wybuchową, bo bronią wybuchową mogę niszczyć te cyklony wszystkie, które tu ewentualnie znajdę. Start tactical, no ale jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy trochę w dupie. Więc trzeba sobie radzić. Dobra, to tak, ta wy całą hurmą pójdziecie tu. Looking good, póki co. Nie pomyślałem w sumie. Powinienem z tyłu trzymać ludzi z bronią wybuchową.
Jesteście trochę w zdupy miejscu, no ale... No dobra, trudno. Zrobimy z was osobne składy po prostu, nie mam lepszego pomysłu. No dobra. Słabo to się zapowiada, ale będę się starał. Nie ma ich tu? Co się odjebało? No dobra. Skoro nie ma ich tu, to trzeba dobadać tą stronę. Na dole wszyscy są, czy jak? Chyba tutaj są wszyscy, ale... Przekonamy się o tym za jakiś czas. Dobra, a wy będziecie badać na dole. Teraz tak, co z tobą? No tam nie ma przejścia z tego co... O, w tą stronę jest jeszcze przejście. To może przejść się jednak tu. I tu. Dobra, mamy delikwentów, już wiemy gdzie są. Cyklon leży, dobrze. No dobra, to tutaj muszę save'a w takim razie. Zobaczymy, co się stanie. Okej, póki co jest nieźle. Też pusto? Trochę w to nie wierzę. No właśnie. Okej. Trochę słabo.
Już wszyscy są ruszeni? Chyba nie. Może lepiej jednak byłoby w tą stronę. Hello? Trochę niedobrze. Rzekłbym nawet bardzo niedobrze. Powiedziałbym wręcz bardzo chujowo to, co się tu stało. No dobra, nie umarłem jeszcze. Może być. To wybuchające z ich ciał to amunicja eksplodująca. Więc dlatego teoretycznie dobrze jest nie używać broni wybuchowej przeciwko ludziom. No cóż, przekonamy się niebawem, co tu się stanie. Jestem troszeczkę niezadowolony z takiego obrotu sprawy. No i skończyło się, babci sranie. Teraz to, co się odwali tutaj, to będzie wesołe. Dobra. Muszę obadać do końca, bo oni mogą tutaj dalej być. No dobra, powiedzmy, że żyjemy chwilowo. Kusi mnie podejście tutaj. O, nawet się udało. Teraz to jest najbardziej, największym zagrożeniem. Mogę teoretycznie jeszcze stamtąd uciec, chyba, albo nie. Dobrze, panikuj. Szkoda, że marnuje mi amunicję do plazmagana, no ale no trudno. Elerium tanie nie jest! Następny panika, następny, dobrze.
Ciężki rajd. Dobra, to po pierwsze tak. Ty idziesz tu. Dobra. Myślę, że ty pójdziesz zająć się tamtym typem, tylko oczywiście idziesz od najbardziej z dupy strony. Zaryzykowałem, ale warto było. I teraz ty dobijasz tego typa. No! Great success! Wszyscy? Wszyscy. Dobrze. Okej, bez uszkodzenia. Rajd się udał. Teraz wracajcie, obywatele. I do sprzedaży od razu. Co my tu mamy takiego, co moglibyśmy sprzedać? AP grenade oczywiście. Smoke grenade też. Proximity mine. Lob pistolów nie było. Autocannon. Amunicję. Taką. Można zdjąć. Plasma guny. Są drogie zajebiście, ale... nie warto, szczerze mówiąc. Marsek Heavy Launcher. Już ktoś z rakietnicą biegał. Niedobrze. Dobrze, że przeżyłem to. Mogłem nie przeżyć. Rocket Launcher. I Cyclony. Tylko dwa? Słabo. Czy jeszcze jeden raid będę musiał chyba zrobić. Yes. Zobaczmy. Koszta pojazdów. Valkyrie Interceptor jest cholernie kurna drogi. Tak samo Hawk Air Warrior. Widać, będę musiał dalej polegać na hoverbike'ach. To się źle skończy. Początek jest ogólnie najtrudniejszym fragmentem gry, nie? Właśnie z tego powodu, że bardzo szybko tracisz pojazdy i bardzo ciężko jest je ogarnąć. No niestety, doczekaliśmy się. Bida. Jest i tak, turowe. Przerabiamy wszystkich na odpowiedni schemat strzału. No i cóż, i tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do... znaczy ten odcinek, tą sesję. Także dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. No zobaczmy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.